Cześć ciekawscy! Są tu fani Wonder Woman. Dziś zabieramy was w świat pięknej Gal Gadot, która od kilku lat poważnie podbija Hollywood. A teraz wcieli się w najsłynniejszą egipską władczynię oraz w Jamesa Bonda i Ethana Hunta w jednym. Co wiemy o tych produkcjach i dlaczego jedna z nich wzbudza ostre dyskusje? Dlaczego Gal Gadot wywołuje kontrowersje, choć ma ułożone życie jak mało która gwiazda? Jak wyglądała jej droga do sławy i dlaczego, zanim zobaczyliśmy ją na ekranie, służyła w armii? Pamiętacie, jaka produkcja wprowadziła ją do filmowego świata? Kim jest jej mąż i jaka na co dzień jest gwiazda wielkiego ekranu? Zostańcie z nami do końca, by dowiedzieć się wszystkiego, co ważne, ale wcześniej nie zapomnijcie o zostawieniu łapki w górę i subskrypcji naszego kanału, bo ciekawe filmy publikujemy dla was każdego dnia. Gal Gadot przyszła na świat 30 kwietnia 1985 roku w Izraelu w żydowskiej rodzinie jako córka inżyniera Michaela i nauczycielki Irit. Aktorka ma jedną siostrę, młodszą od niej o kilka lat Danę. Pozwólcie, że powiemy wam jeszcze kilka słów o jej rodzinie i korzeniach, ponieważ ten aspekt jest bardzo ważny w życiu aktorki oraz przysporzył jej sporo kontrowersji. Jej przodkowie pochodzili z terenów Austrii, Niemiec, Czech i Polski. Jej dziadek od strony matki jako nastolatek został więźniem obozu w Auschwitz. Jak wspominała Gal w jednym ze swoich instagramowych wpisów, stracił w tym czasie całą swoją rodzinę, ponieważ w czyimś mniemaniu była to niewłaściwa rasa. Gal wyznała, że dziadek przeżył Holokaust i cudem uniknął własnej przedwczesnej śmierci aż 9 razy. Aktorka niejednokrotnie głośno zaznaczała historię swoich bliskich i czasy II wojny światowej, podczas której miliony ludzi straciło życie. Jej babka, Polka, ze strony matki uciekła w tamtych czasach przed inwazją i dziś mieszka w Warszawie. Gal nigdy nie ukrywała, że jest bardzo dumna ze swojego pochodzenia i dziedzictwa, dodając również, że została wychowana w bardzo żydowskim, izraelskim środowisku rodzinnym. Dzieciństwo Gal należało raczej do szczęśliwych. Miała i ma kochającą rodzinę oraz wspierających ją rodziców. Nawet teraz jako dorosła kobieta podkreśla, że mama to osoba, która zawsze jest przy niej, upewniając się, że nie upadnie. To idealna osoba, o której każdy może marzyć. Podobne słowa padają z jej ust, gdy mówi o swoim tacie. Gal była bardzo aktywnym dzieckiem, od najmłodszych lat trenowała różne sporty i uczęszczała na lekcje tańca. Co ciekawe, w ogóle nie myślała o tym, aby zostać aktorką. Przez pewien czas planowała zostać choreografem, jednak tuż po rozpoczęciu nauki w szkole średniej zrezygnowała z zajęć. Więc jak znalazła się w świecie filmowym? Do tego jeszcze kawałek drogi, ponieważ najpierw została Miss Universe. Pasja związana z modą też była jej raczej obca. Ale młodziutka Gal ze względu na swój wysoki wzrost, 1,78 m, otrzymywała sporo propozycji pracy jako modelka. I choć początkowo w ogóle nie interesowała się modą i modelingiem, gdy miała 18 lat, postanowiła wziąć udział w konkursie piękności. Był rok 2004, gdy zdobyła tytuł Miss Izraela. Jak nie trudno się domyślić, sukces ten sprawił, że reprezentowała swój kraj na arenie międzynarodowej. Podczas prestiżowego Miss Universe odbywającego się w Ekwadorze, jej uroda i predyspozycje zostały dostrzeżone przez świat mody. Zaczęła pojawiać się w ogólnoświatowych kampaniach jako modelka. Na przestrzeni lat pracowała dla takich firm jak Huawei, Revlon czy domu mody Gucci oraz zdobiła niezliczoną liczbę magazynów. To, co dla wielu może wydawać się zupełnie szalone, to fakt, że mniej więcej w czasie, gdy Gal wygrywała konkursy piękności, odbyła również obowiązkową 2-letnią służbę w izraelskich siłach obronnych. Tam jako 20-latka zaciągnęła się jako instruktor bojowy. Co więcej, przed ukończeniem służby rozpoczęła studia na kierunku prawa i stosunków międzynarodowych. I powoli zmierzamy do kariery filmowej. Mało kto wie, że jej droga jako aktorki rozpoczęła się w 2007 roku na planie serialu Bubot. Jednak niedługo później, podczas studiów w wieku 23 lat, została zaproszona na casting do roli Camille Montes w 22 filmie o przygodach Jamesa Bonda pod tytułem Quantum of Solace. Ostatecznie rola w produkcji z 2008 roku u boku Daniela Craiga przypadła Oldze Kurylenko. Ale jak niedługo później się okazało, ten fakt wyszedł Gadot na dobre. Otrzymała bowiem propozycję zagrania Giselle w filmie Szybko i Wściekle. I tak młoda dziewczyna w 2009 roku zachwyciła w hitowym obrazie, gdzie między innymi Vin Diesel i Paul Walker odgrywali pierwszoplanowe role. Jej postać została rozszerzona w sequelach 5 i 6 części filmu, w których była romantycznie związana z jednym z bohaterów. Jak później wyznała, jej przeszłość pomogła jej zdobyć rolę Giselle. Według niej reżyserowi bardzo podobał się fakt, że była w wojsku i miała rozmaitą wiedzę o broni. Gdy Gal po raz pierwszy pojawiła się w kasowej produkcji, jej filmowa kariera nabrała tempa. Ale zanim trafiła się ta przełomowa rola, oprócz Szybkich i Wściekłych wystąpiła w kilku innych produkcjach, takich jak Wybuchowa Para czy Nocna Randka. Tam jednak nie występowała jako gwiazda. Wszystko się zmieniło, gdy wcieliła się w doskonale znaną postać wydawnictwa komiksowego Uniwersum DC. Wiecie już, o czym mówimy? Gal Gadot zagrała Wonder Woman. Film z 2006 roku Batman vs. Superman Świt Sprawiedliwości został zapowiedziany jeszcze w 2013. Jako ciekawostkę dodamy, że o tę samą rolę oprócz innych aktorek ubiegała się również wspomniana wcześniej Olga Kurylenko, która lata wcześniej sprzątnęła Gal z przed nosa poważną rolę.
Tym razem Izraelka pokonała ukraińską aktorkę. Gal przez długi czas przygotowywała się do odegrania swojej postaci. Szkoliła się w zakresie szermierki, kung fu, kickboxingu, capoeiry i brazylijskiego jiu-jitsu. I chociaż film nie zachwycił krytyków i dostał przeciętne recenzje, oceniający byli zgodni, uznając występ Gadot jako najlepszą rzecz w tej produkcji. Co więcej, obraz cieszył się wielką popularnością wśród widzów i przy budżecie 250 milionów zarobił na całym świecie blisko 900 milionów dolarów. Gal powtórzyła swoją rolę superbohaterki w filmach z 2017 roku Wonder Woman i Ligę Sprawiedliwości. Co więcej, wielkimi krokami nadchodzi premiera Wonder Woman 1984 oraz druga część filmu Liga Sprawiedliwości. Oczywiście w każdej z tych produkcji będziemy mieli okazję zobaczyć Gal jako odtwórczyni głównej roli. Ale to jeszcze nie koniec, ponieważ na horyzoncie pojawiły się nowe wielkie wyzwania, a nazwisko Gadot wzbudziło sporo kontrowersji. Jednak o tym za moment. W 2018 roku magazyn Time umieścił izraelską aktorkę na liście jednej ze 100 najbardziej wpływowych osób na świecie, a 33-letnia wówczas Gal znalazła się wśród najlepiej opłacanych aktorek na świecie. I w tej kwestii pnie się coraz wyżej. W październiku tego roku Gadot znalazła się na trzecim miejscu listy najlepiej zarabiających aktorek świata według Forbesa, zaraz obok Sophie Vergary i Angeliny Jolie. Tytuł ten w dużej mierze przypadł jej dzięki roli w thrillerze u boku Dwayna Johnsona i Ryana Reynoldsa. Za nadchodzącą produkcję Netflixa Red Notice miało trafić do kieszeni aż 20 milionów dolarów. Kariera aktorki izraelskiego pochodzenia w ostatnich latach mocno przyspieszyła. Co więcej, trafiają do niej role ikoniczne, co nie wszystkim się podoba. Całkiem niedawno pojawiły się informacje, że Gal wystąpi w epickim filmie historycznym, gdzie zagra słynną królową Egiptu, Kleopatrę. Według informacji aktorka idzie o krok dalej. Jest również pomysłodawczynią projektu i będzie pełniła rolę producentki. Za scenariusz odpowiadać będzie Lita Laorgidis, którą wybrała sama gwiazda. Scenarzystka pracowała wcześniej m.in. przy filmie Wyspa Tajemnic, zaś za reżyserię będzie odpowiadać Patty Jenkins, która stworzyła m.in. film o Wonder Woman. Film, który nie posiada jeszcze tytułu, już wzbudza kontrowersje. Wiele osób zarzuca twórcom, a przede wszystkim Gadot, że wybielają historię. Uważają bowiem, że Kleopatrę powinna zagrać aktorka egipskiego pochodzenia o mniejszej karnacji. Wielu widzi również problem w pochodzeniu aktorki, która jest Izraelką i nie powinna wcielać się w najsłynniejszą egipską władczynię. W sieci na ten temat szybko rozgorzała dyskusja, podczas gdy jednym przeszkadza pochodzenie Gadot, uważając problem rasowy za kluczowy, inni sądzą, że doskonale pasuje do roli Kleopatry i na nią zasługuje. A wy jak sądzicie? To zresztą nie pierwszy raz, gdy jej wcielenie się w jakąś postać budzi wzburzenie. Choć doskonale przyjęła się jako Wonder Woman, był czas, gdy fani komiksowej bohaterki nie byli przekonani do aktorki. Zarówno przez jej pochodzenie, jak i inne kwestie. Pojawiły się na przykład komentarze mówiące, że za bardzo przypomina Kim Kardashian. Negatywnie była oceniana również jej figura, która według internautów miała być zbyt mało kształtna jak na Wonder Woman. Tymczasem według najnowszych informacji Gal otrzymała angaż w kolejnej dużej produkcji. 35-latka wcieli się w główną rolę w filmie Heart of Stone, który został określony połączeniem serii o słynnym agencie 007 i Mission Impossible, gdzie niewiarygodnych rzeczy dokonywał Tom Cruise jako Ethan Hunt. Sama Gal została nazwaną żeńską wersją Bonda. Jak dotąd niewiele wiadomo o samej produkcji, nie jest też znana data premiery, jednak media podają, że producenci są otwarci zarówno na seans kinowy, jak i emisję na platformach streamingowych. Jak podaje serwis Deadline, za udział w tym filmie Gal otrzyma 8-cyfrową garzę. To wszystko sprawia, że Izraelka jest jedną z najlepiej opłacanych aktorek na świecie. Jak tak dalej pójdzie, niedługo jej majątek będzie jednym z najważniejszych w branży. Jak wspomnieliśmy na samym wstępie, Gadot ma bardzo ułożone życie prywatne. We wrześniu 2008 roku poślubiła izraelskiego biznesmena i dewelopera Jarona Varsano. Są razem od ponad 14 lat i nie szczędzą sobie czułych wyznań odnośnie tego, jak wyjątkowo silne uczucie ich łączy. Na swoim Instagramie, gdzie obserwują blisko 50 milionów osób, aktorka podkreśla, że Jaron to mężczyzna, z którym od kilkunastu lat przemierza świat i nie jest w stanie wyobrazić sobie lepszego partnera. Wraz z mężem byli właścicielami hotelu w Tel Awiwie, jednak w 2015 roku postanowili go sprzedać za kwotę ponad 25 milionów dolarów. Światowej sławy gwiazda filmowa to także spełniona kobieta pod względem macierzyństwa. W wieku 26 lat po raz pierwszy została mamą. Wraz z mężem mają dziś dwie córki. Alma przyszła na świat w listopadzie 2011 roku, zaś Maja w marcu 2017. Ze względu na matczyne obowiązki, jedną z ról, które odrzuciła, była Faora Ul w filmie Człowiek ze stali. Gadot to niezwykle uśmiechnięta kobieta pełna pozytywnej energii każdego dnia. W domowym zaciszu uwielba spędzać czas z rodziną i gotować zdrowe posiłki dla córek. Z czasów młodości służby wojskowej zostało jej zamiłowanie do dbania o sprawność fizyczną. Zresztą prawie wszystkie akrobacje, jakie możecie zobaczyć na ekranie, to nie dubler czy efekty specjalne, lecz wysportowana Gal Gadot we własnej osobie. No i powiedzcie ciekawcy, z jakich ról znacie Gal Gadot? Wiedzieliście, jaka była jej droga do zostania światowej sławy gwiazdą filmową?
Czekacie na nowe produkcje z jej udziałem? Czy według Was jest odpowiednią aktorką do wcielenia się w historyczną Kleopatrę? Dajcie znać, bo my jak zawsze czekamy na Wasze komentarze. Nie zapomnijcie też o subie naszego kanału, jeśli odcinek był dla Was ciekawy, pokażcie go znajomym. Do usłyszenia wkrótce, cześć!